Michał Sołowow, najbogatszy sportowiec świata. Michał Sołowow z majątkiem szacowanym na 6 miliardów 900 milionów złotych to według Forbesa czwarty najbogatszy człowiek w Polsce. A ponieważ poza miliardami na swoim koncie ma też tytuły rajdowego wicemistrza Polski i wicemistrza Europy, jest też prawdopodobnie najbogatszym sportowcem świata. Sołowow jest dwa razy bogatszy od najzamożniejszego sportowca według The Richest, Michaela Jordana, trzy razy bogatszy od Tigera Woodsa i prawie sześć razy bogatszy od Davida Beckhama. Urodził się w 1962 roku w Kielcach. Pierwszy biznes rozkręcał w liceum, gdzie z kolegą prowadził sklepik z pączkami, bułkami i oranżadą. Niestety poza darmowymi słodyczami nic na tym nie zyskiwał. Pierwsze prawdziwe pieniądze zarabiał, myjąc szyby w samochodach na stacjach benzynowych, w przerwach między lekcjami lub pomagając w warsztacie. W wieku 17 lat pożyczył od mamy malucha, wystartował w kilku wyścigach i zdobył licencję rajdową. Ponieważ jednak nie miał pieniędzy, a mama narzekała, że maluch jest w coraz gorszym stanie, musiał porzucić rajdy, ale nie porzucił samochodów. Po maturze wybrał Wydział Mechaniczny Politechniki Świętokrzyskiej. W wakacje pracował po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu w warsztacie w Niemczech. Potem zaczął sprowadzać do Polski sfatygowane samochody, które naprawiał, a potem sprzedawał z zyskiem. Gdy ukończył studia, miał w kieszeni 10 tysięcy dolarów i planował wejść w budowlankę. Jeszcze w listopadzie 1988 roku starał się o uprawnienia murarskie. Ale ponieważ w grudniu Sejm PRL przyjął ustawę Mieczysława Wilczka o wolności gospodarczej, Sołowow mógł wejść w biznes bez zbędnych formalności. W tym samym roku założył firmę Mitex i zatrudnił kilku ludzi. Pierwsze duże zlecenie dostał na remont pałacyku i budowę hotelu Gromada w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przyjął je, chociaż nie miał cementu. Dyrektor cementowni Małogoszcz zgodził mu się pomóc pod warunkiem, że Sołowow wybuduje w mieście osiedle. Tak też się stało. W 2002 roku, kiedy Mitex zmienił właściciela, był już największą firmą budowlaną w Polsce. Sołowow stale reinwestował pieniądze, które zarabiał. To powodowało, że żył skromnie, a do końca lat 90. mieszkał w mieszkaniu po babci. Opłaciło się. Dziś jego imperium to Echo Investment, deweloper budujący domy, biurowce i galerie handlowe, Rowese, wytwórnia wanien, sedesów i płytek, Syntos, firma z branży chemicznej i Barlinek, producent podłóg. Sołowow jako giełdowy gracz słynie z bezwzględności i agresji, ale nie boi się jazdy na krawędzi również w życiu prywatnym. W 2000 roku miał kaprys i kupił sobie Mitsubishi Lancer. Na próbę wystartował w rajdzie Barbórki i niespodziewanie został rajdowcem. Zdobył dwukrotnie wicemistrzostwo Polski i trzykrotnie wicemistrzostwo Europy. Karierę sportową niedawno jednak zakończył. Podobno adrenalinę, której szukał w rajdach, odnalazł wreszcie w biznesie.